Kilka pierwszych minut tego filmu ma straszliwie skaszaniony dźwięk. Nie wiem dlaczego i nie jestem w stanie tego poprawić, więc wybaczcie i wytrzymajcie ze mną, bo to jest tylko kilka pierwszych minut. Zanim zaczniemy, mały disclaimer. To, co dzisiaj nagrywam, nie jest żadnym atakiem personalnym, nie próbuję absolutnie rozkręcić żadnej dramy. Nie ma też powiązania z żadnym wydawnictwem, ani polskim, ani zagranicznym. W zeszłym tygodniu przedstawiłem Wam moją opinię na temat nowej kolekcji kioskowej komiksów, czyli superbohaterowi Marvela od wydawnictwa Hachette. I była to opinia bardzo pozytywna. Oczywiście trochę się z nią pospieszyłem, bo nie zapoznałem się przed nią z jakością tłumaczenia. Nie wiedziałem, że tam się pojawi tyle błędów stylistycznych, gramatycznych i merytorycznych wręcz. Ale i tak, po tym jak już wiem, że te błędy tam się znajdują, nadal uważam, że ta kolekcja ma potencjał po poprawieniu tych błędów, po zwolnieniu w cholerę tłumacza, ma potencjał na bycie najlepszą kolekcją komiksową, taką kioskową, jaką aktualnie mamy. Najlepszą spośród tych trzech, jakie aktualnie wychodzą, czyli wielka kolekcja komiksów Marvela, wielka kolekcja komiksów DC oraz superbohaterowie Marvela. Jej przewagą nad kolekcją DC jest bezdyskusyjnie wyższa jakość wydania, czyli lepszy papier, lepsze okładki itd., itd. Już nie wspominam nawet o tym śmierdzącym kleju, bo to zostało rozwiązane po tomie trzecim. Natomiast przewagą superbohaterów Marvela nad wielką kolekcją komiksów Marvela, czyli kolekcją poprzednią od wydawnictwa Hachette, jest to, że nie dostaniemy tam komiksów takich bardzo starych, z lat 60. i 70., nie licząc oczywiście tych takich pojedynczych historii bonusowych, znajdujących się tam jako tylko dodatek. Po drugie, rozpiętość tych historii jest znacznie szersza, ponieważ w kolekcji superbohaterowie Marvela każdy tom jest poświęcony jednej postaci albo drużynie i dodatkowo też każda z tych postaci albo drużyn dostanie dla siebie tylko i wyłącznie jeden tom. One się nie będą powtarzały. Dzięki temu poczytamy o postaciach jeszcze czasami nawet w ogóle nieznanych w Polsce, takich jak Squirrel Girl, czy Runaways, czy Madrox. Podczas gdy wielka kolekcja komiksów Marvela karmiła nas wciąż i wciąż na zmianę albo Avengers, albo X-Menami, tych tomów było chyba ponad 20. W zeszłym tygodniu chłopaki od podcastu Comics Weekly wypuścili pierwszy odcinek nowego sezonu tego podcastu i on był poświęcony w dużej części tym kioskowym kolekcjom komiksów. W tym miejscu Łukaszu, Adamie, Oskarze serdecznie Was pozdrawiam. I Oskar, ze względu na to, że on jakby pracuje w komiksach, on tłumaczy komiksy, ma największą, powinien mieć największą wiedzę z tej trójki na temat rynku komiksowego, najszerzej się o tej kolekcji wypowiadał i on rzucił bardzo wiele gorzkich słów i wiele zarzutów w kierunku kolekcji superbohaterowie Marvela. I choć z częścią tych zarzutów się zgadzam, zwłaszcza jeżeli dotyczą one tłumaczenia i korekty, to z większością tych zarzutów się nie zgadzam absolutnie. I korzystając z tego, że Łukasz zaprosił pod koniec podcastu do dyskusji na temat tej kolekcji, kolekcji w ogóle, no to postanowiłem z tego skorzystać i powiem Wam, jakie jest moje zdanie na temat kolekcji i też zdanie na temat tego, co powiedział Oskar, bo moim zdaniem było to w dużej części krzywdzące i niesprawiedliwe. Zachęcamy do dyskusji na temat tych kolekcji, bo myślę, że tutaj w interesie, powiedzmy, wszystkich polskich fanów komiksu jest to, żeby pogadać o tym, co, powiedzmy, jak to powinno wyglądać i powiedzmy, czy warto taką kolekcję wspierać, czy nie i tak dalej. Jeżeli nie słuchaliście jeszcze tego odcinka podcastu, o którym mowa, to link macie w opisie, ale w dużym skrócie już na samym początku Oskar mówi, że on nie ma tak naprawdę problemu z kolekcjami jako takimi, jeżeli są prawidłowo, należycie z dużą starannością przygotowane. Jako przykład takiej kolekcji najbliższej ideałowi, chociaż oczywiście nie idealnej, przytacza wielką kolekcję komiksów DC. Posłuchajmy. Ja też nie mam problemu z samą formą kolekcji, aczkolwiek mam problem z tym, jak ona jest u nas przygotowana, dlatego że kolekcja może być czymś naprawdę dobrym, jeżeli do tego będzie odpowiednie podejście. Wydaje mi się, że blisko temu, czym jakby tej dobrej stronie kolekcji, może być ta kolekcja od DC. W tym miejscu Oskar zaznacza, że nikt mu nie płaci za to, że mówi to, co mówi i kontynuuje. Dlaczego właśnie wielka kolekcja DC jest temu najbliżej? Dlatego, że po pierwsze właśnie on jest tam współpraca z wydawnictwem, w tym wypadku Egmont, chociaż parę dobrych słów też będę musiał powiedzieć o wielkiej kolekcji komiksów Marvela i jej początkach. Dobra, to może rozwiniemy, na czym polega współpraca z wydawnictwem Egmont. Po pierwsze, raczej nie zobaczymy dubli, ale przez dubel ja mam na myśli coś, co jest jednocześnie na rynku. Bo to, że coś było dwa lata temu, czy ileś tam na rynku, jasne, ale jeżeli dziś jest niedostępne, to nie mam absolutnie problemu z tym, że na przykład kolekcja to wydaje. Wiadomo, fajnie, że dzisiaj jest inne zainteresowanie na przykład komiksami. Więc to jest jedna rzecz.
Już tutaj odniosłem wrażenie, że Oskar nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić zawartość, czy też w przypadku superbohaterów Marvela, prognozowaną zawartość tych wszystkich trzech kolekcji, bo zaczął od argumentu dubli. W wielkiej kolekcji komiksów DC dubli będzie najwięcej, bo około 1/3. W wielkiej kolekcji komiksów Marvela tych dubli było około 1/5. Do tej pory wyszło dubli 22 ze 108 tomów. Natomiast specyfika kolekcji superbohaterowie Marvela jest taka, jak już zresztą mówiłem i będę to jeszcze kilkukrotnie powtarzał, że każdy z tych tomów jest poświęcony tylko i wyłącznie jednej postaci, więc w okolicach tomu 10, jeżeli będziemy się trzymać mniej więcej tej kolejności, jaka została wybrana w Wielkiej Brytanii, w okolicach tomu 10 skończą się popularne postacie, takie jak Spider-Man, Wolverine, X-Men, Avengers i zaczną się postacie drugo-, trzecio-, dziesiątoplanowe, które w Polsce nie wyszły ani w swoich własnych seriach solowych, ani też nawet jako jakieś postacie pomocnicze w seriach drużynowych. Przejrzałem listę ponad 80 tomów kolekcji superbohaterowie Marvela wydanych do tej pory w Wielkiej Brytanii i ja tam znalazłem tylko 2 duble. Może ich być więcej, ciężko mi powiedzieć, bo być może są tam jeszcze jakieś rzeczy wydane przez TM Semic. I te 2 duble, które ja znalazłem, to też są właśnie duble komiksów wydanych u nas przez TM Semic ponad 20 lat temu. W wielkiej kolekcji komiksów DC, tak jak mówiłem, tych dubli jest prawie 20, czyli 1/3 tej kolekcji zapowiedzianej u nas do tej pory. Choć tutaj muszę Oskarowi przyznać, że prawie wszystko są to komiksy wydane 2 lata albo więcej u nas i już albo ciężko dostępne, albo praktycznie niedostępne. Kołczan na przykład był dostępny dosyć ciężko, trzeba było za niego zapłacić około 60-70 zł jeszcze przed zapowiedzią kolekcji DC, teraz już oczywiście trochę mniej. No i Hash oczywiście był kompletnie wyprzedany i on czasami chodził na Allegro po 200-300 zł za tom, a tych tomów oczywiście było 2. Więc tutaj muszę Oskarowi przyznać rację, wielka kolekcja komiksów DC nie dubluje komiksów łatwo dostępnych. Wyjątkiem jest Wielki Skok Seliny oraz Na tropie Catwoman, bo ten komiks został wydany zaledwie 11 miesięcy temu, więc jest jeszcze dostępny w wielu księgarniach internetowych. Mało tego, jest on dostępny taniej niż ta kwota, którą musieliby się zapłacić za te 2 tomy z kolekcji DC. Natomiast w przypadku wielkiej kolekcji komiksów Marvela duble wydane w przeciągu tych magicznych 2 lat od wydania poprzedniego były 2. Wojna domowa została wydana 16 miesięcy, jeżeli się nie mylę, po wydaniu poprzednim, czyli z Muchy. I dodatkowo jeszcze Root M został wydany około 19 miesięcy po tym, jak Root M został wydany przez Muchę. Do tego wydawania Wojny Domowej co chwilę jeszcze też wrócimy za parę minut. Druga rzecz, to wielka kolekcja komiksów DC wydaje to tyle fajnie, że mamy tam, jeżeli jest na przykład Kołczan, to jest numer 3 i 4, Hash, 1 i 2. W sensie, od razu jak ktoś ma ochotę kupić zamkniętą serię, to faktycznie kupuje zamkniętą serię. Kiedy kolekcja komiksów Marvela potrafi dać tom, nie wiem, Avengers vs. X-Men, nie wiem, jakiś tam 111, 116 i 120 powiedzmy. I od razu jest ta przerwa i trzeba tego szukać. Okej, to jest dobry zarzut, ale kierowany w stronę wielkiej kolekcji komiksów Marvela, a nie w stronę superbohaterów Marvela. W przypadku WKKM na drugą część Witaj Ponownie Frank musieliśmy czekać trochę ponad rok. Oczywiście w przypadku pozostałych dwuczęściowych komiksów nie było aż tak źle. I tutaj faktycznie wielka kolekcja komiksów DC robi to fajniej, bo wydają te tomy jeden po drugim, więc tam się czeka na drugą część tylko 2 tygodnie. Natomiast przypominam, już nie wiem po raz który, superbohaterowie Marvela wydają tylko i wyłącznie jeden tom poświęcony każdej z tych postaci, więc tam historii dwuczęściowych w ogóle nie będzie, więc nie będziemy na drugą część czekać ani roku, ani 2 tygodni, ani w ogóle wcale. Kolejna rzecz, wydaje mi się, że przez to, że jest jakaś współpraca z wydawnictwem, tego akurat nie mogę powiedzieć, bo się nie znam, ale mógłbym przypuszczać, że jeżeli jakiś tom kolekcji będzie miał wyjątkowo dużą sprzedaż, a jest to bohater kompletnie nieruszony, nie wiem, Green Lantern czy coś takiego, to może spowodować, jakby tutaj nie byłoby tego konfliktu, żeby na przykład te wydawnictwo potem sięgnęło po tą postać czy coś takiego. Przyznaję, ja też się nie znam, więc w tej materii akurat mamy dokładnie takie same kompetencje, możemy wyłącznie pogdybać, i ja, i Oskar, więc pogdybajmy. Postacie jeszcze nieruszone, czyli takie, których przygód nie czytaliśmy w Polsce w języku polskim, to Green Lantern, Young Justice, Teen Titans, Supergirl, Batgirl i Plastic Man, czyli 6 postaci. 6 postaci z 60 tomów, więc o jakichś nieruszonych postaciach my tu mówimy.
54 tomy z tej kolekcji superbohaterów, przepraszam, z kolekcji wielkiej komiksów DC. To jest piłeczka odbijana pomiędzy różnymi członkami Ligi Sprawiedliwości razem albo osobno, więc wszystkie komiksy są poświęcone albo całej lidze, albo Batmanowi, Supermanowi, Wonder Woman. Jakieś tam jeszcze ochłapy się trafiły Green Lanternowi i Green Arrowowi. O Aquamanie w ogóle zapomnijcie, Cyborga też nie ma. Natomiast w kolekcji superbohaterowie Marvela pojawią się takie postacie jak Vision, jak Mockingbird, Squirrel Girl, będzie Spider Girl, Spider Woman. Dodatkowo jeszcze w kolekcji superbohaterowie Marvela 2/3 komiksów, i autentycznie liczyłem to z kalkulatorem w ręku, to będą albo kompletne miniserie, albo pierwsze zeszyty jakiejś serii ongoing, czyli takiej dłuższej serii, która tych zeszytów miała kilkanaście czy kilkadziesiąt. Więc to jest idealne miejsce dla jakiegoś innego polskiego wydawcy, Egmontu, Muchy, kogokolwiek innego, żeby tę historię kontynuować, jeżeli ta postać się dobrze przyjmie, jeżeli się dobrze sprzeda. Nie wielka kolekcja komiksów DC, jak sugeruje Oscar, tylko właśnie superbohaterowie Marvela. Gorsze w wielkiej kolekcji komiksów DC jest to, że niestety jest to najgorzej wydana kolekcja. W sensie jest, wydanie jest najgorsze. Kilka pierwszych numerów śmierdziało, faktycznie śmierdziało, ludzie na to narzekali. Jakość jest trochę gorsza niż w przypadku innych. Tutaj się zgodzę, natomiast zapach był problemem tylko w pierwszych trzech tomach. Wydawnictwo natychmiast po wypuszczeniu pierwszego tomu do kiosków zorientowało się, dostali sygnały na temat tego zapachu. Pierwsze już trzy tomy niestety zostały wydrukowane do tego czasu, więc dopiero od czwartego tomu się ta sytuacja poprawiła. Ale ja mam dużo większy problem z tym, że nie wiem czy wszystkie, ale na pewno wszystkie z tych komiksów, które ja czytałem w ramach wielkiej kolekcji komiksów DC, mają nieprawidłowo przeskalowane i poucinane strony. Sprawdźcie to, zauważycie. No, natomiast mam trochę większy problem z Hachette. Ponieważ Hachette, która wydaje wielką kolekcję komiksów Marvela i tą nową kolekcję, jest firmą, która wydaje samoloty, figurki i tak dalej, i oni traktują kolekcję komiksów Marvela dokładnie tak. Więc kompletnie mają wylane na to, co jest w tej kolekcji, jak to się ma do polskiego rynku, co mogłoby tam się znaleźć i tak dalej. To wszystko jest drugorzędne, ważne, żeby to fajnie wyglądało na półce. Okej. Zobaczmy, co oni tam sprzedają w tym swoim wydawnictwie. No, faktycznie lipa. Disney przyjaciele na safari. Smakowite wypieki. Kolekcja statków ze Star Treka. Modele statków, modele czołgów, kolekcja zegarków wojskowych. Tylko zauważ, że jesteśmy na stronie Eagle Moss. Surprise, motherfucker! Zresztą czepiam się na siłę, bo ja nie widzę żadnego problemu w dywersyfikacji oferty. Dywersyfikacja, czyli podział na komiksy, figurki, modele i tak dalej, oznacza bezpieczeństwo dla wydawnictwa. To, że oni się utrzymują z modeli i figurek, i zegarków, i wypieków, i z Disneya, oznacza, że mogą sobie pozwolić na to, żeby komiksy przez miesiąc, czy przez dwa miesiące z rzędu nawet, nie przynosiły żadnych zysków, bo oni to sobie pokryją z tej pozostałej części swojej oferty. Egmont nawet wydaje gry planszowe poza komiksami i książkami. Mandragora natomiast nie wydawała poza komiksami nic. I gdzie jest teraz Mandragora? To jest oczywiście ogromne uproszczenie i ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast problemem jest to, że Oscar po raz kolejny nie dość, że wyciąga argument totalnie z czapy, to jeszcze zarzuca wydawnictwu Hachette coś, co Eagle Moss praktykuje w równie dużym stopniu i zupełnie o tym nie mówi. I to jest właśnie problem, bo w ten sposób się nie prowadzi argumentacji. Gdybym jeszcze miał być złośliwy, to zwróciłbym Waszą uwagę na to, że Hachette wydaje książki od 190 lat i wydawanie książek jest głównym trzonem tej firmy. Natomiast Eagle Moss nie wiem od jak dawna wydaje książki i komiksy, bo nie mają nawet strony na Wikipedii. O tyle co pierwsza wielka kolekcja komiksów Marvela miała swoje pewne zalety, bo po pierwsze Hachette wtedy wzięło do pomocy Muchę Comics, czyli znowu zespół jakiś tłumaczy. Zresztą ja wiem, bo z nimi współpracowałem na tej zasadzie, że dogadywaliśmy się, ej, czy u was był już ten termin, czy u was mieliście już tłumaczenie tego i tego, nie wiem, przedmiotu magicznego doktora Strange'a. Tak, mieliśmy, dobra, to my damy tak samo, a wy mieliście nie, to damy tak samo. Więc nawet jest współpraca pomiędzy wydawnictwami, tylko po to, żeby czytelnik miał w miarę wspólne jakby to. Więc przy tej kolekcji było spoko. O tyle, co ta nowa kolekcja, to jest w ogóle, w tym momencie Hachette wyraźnie jakby pokazało, jak bardzo ma wyjebane na polskiego czytelnika. Wzięli nową kolekcję, w której zatrudnili ludzi, którzy mają totalnie wyłożone na to, bo pomijając już i kabot w swoim filmiku, który będzie podlinkowany, tam polecam zobaczyć poprawność gramatyczną, ort na orcie,
tłumaczenie, nie wiem, neologizmy typu jakieś showmeństwo czy coś takiego. Po prostu jakość tłumaczenia jest totalnie zdupiona. Jakieś showmeństwo czy coś takiego. Zgodność z jakimkolwiek kanonem tłumaczeń w Polsce, a gdzie tam? I w tym właśnie miejscu muszę się zgodzić z Oskarem co do tego, że kolekcja superbohaterowie Marvela robi coś gorzej od poprzednich dwóch kolekcji, czyli WKKM i WKKDC. Jakość tłumaczenia, błędy stylistyczne, błędy merytoryczne, korekta, wszystko leży po prostu i kwiczy. To jest poziom absolutnie niedopuszczalny i ludzie za to odpowiedzialni powinni zostać jak najszybciej odsunięci od tego projektu i zająć się w tym wydawnictwie czymś innym, na przykład parzeniem kawy. Natomiast wstrzymałbym się z zarzutami, że wydawnictwo Hachette ma wyjebane na swoich czytelników, ponieważ jest to osąd jak na razie oparty tylko i wyłącznie na jednym, w dodatku pierwszym, tomie. Pozwólcie, że przypomnę wam, jaki jest pierwszy tom, które wydawnictwo Egmont zaserwowało nam w ramach linii wydawniczej tej budżetowej, marvelowej za cztery dyszki. Ta parująca kupa gówna. I wtedy też w internecie podniesie rwetes i ludzie woli o pomstę do nieba. Ale Egmont się poprawił, wydał później Superior Spider-Mana, wydał kilka serii z X-Menami, w tym roku wydadzą Hawkeye'a, wydadzą Miss Marvel, wydali już Thora, więc powoli, powolutku zmywają z siebie tą plamę na honorze. I proszę was, dajmy taką samą szansę wydawnictwu Hachette. Bezczelnie, olewcze podejście, tak brak szacunku dla czytelnika w jakiejkolwiek formie. I on według mnie właśnie bardzo pokazuje to podejście Hachette, które jak wiemy chcą wydać po 120 numerze Marvel Now, czyli komiksy, które są cały czas dostępne na rynku od Egmontu. Co znowu, ej, to fajnie, wrzucajmy dupę. Hachette jest wydawnictwem działającym jednocześnie na kilku europejskich rynkach. Jeżeli już mają zakupione prawa do wydania tych komiksów z Marvel Now, jeżeli mają też przygotowane matryce do druku tych komiksów, to mogą relatywnie niewielkim kosztem te komiksy również wydrukować w języku polskim. Dodatkowo, dzięki temu, że Hachette jest właścicielem salonów prasowych InMedio i Relay, mogą te komiksy w Polsce dystrybuować praktycznie zerowym kosztem, więc z biznesowego punktu widzenia jak najbardziej rozumiem ich decyzję. Osobiście nie będę kupował tomów WKKM po tomie 120, kiedy właśnie zaczynają się te komiksy z Marvel Now, i nie znam też nikogo, kto będzie te komiksy kupował. Natomiast jakieś mądre głowy w Hachette postanowiły, że to im się opłaca, więc droga wolna i wolny rynek. Wielka kolekcja komiksów Marvela wydaje eventy też. I niewykluczone, że idąc ich tempem, na przykład wydadzą Secret Wars szybciej niż Egmont. Więc hej, my wam damy ten event, do którego tam trzeba dużą podbudówkę i generalnie, ale kupcie teraz, przeczytajcie bez żadnego kontekstu, będzie fajnie. I w tym miejscu po raz kolejny słychać, że Oskar nie zadał sobie trudu zapoznania się z listą komiksów, jakie mają być prawdopodobnie wydane w ramach kolekcji superbohaterowie Marvela w Polsce. Ponieważ w ramach superbohaterów Marvela w żadnym kraju do tej pory nie zostało wydane Secret Wars. Chyba że mówimy o starym Secret Wars z lat 80., które zostało wydane już w ramach WKKM. Ale tutaj z kontekstu wynika, że Oskar mówi o tym Secret Wars nowym. Zresztą wydawanie dużych eventów bez odpowiedniego kontekstu, bez właściwego przygotowania nie jest wyłącznie domeną czy też problemem wydawnictwa Hachette. Oskarze, wystarczy, że zapytasz Adama, co sądzi na temat wydania w Polsce Kryzysu na Nieskończonych Ziemiach. Ponadto żaden tom kolekcji superbohaterowie Marvela nie jest eventem. Jest tam kilka tie-inów do eventów opowiadających o jakichś pojedynczych postaciach albo drużynach, ale nie ma żadnego eventu samego w sobie, żadnej głównej linii fabularnej eventów. W przeciwieństwie do takiej na przykład wielkiej kolekcji komiksów DC, gdzie wydali Kryzys Tożsamości i kazali za niego zapłacić 120 zł. Natomiast w momencie, kiedy tak jak Ikabot powiedział, jest cała masa innych serii, no to już trochę nie ma racji bytu i nie kupuję kompletnie tego argumentu, że bo to jest fajne dla nowych czytelników, którzy kompletnie... Czym to jest lepsze od zwykłej serii, którą również czytelnik może sobie się, po którą może sięgnąć, której może przyjść i kupić pierwszy numer. Czym to no się różni? I tu masz komiks po prostu jakoś. Czym to jest lepsze? No nie wiem, może możliwością zamówienia prenumeraty prosto do domu, albo dostępnością kolejnych tomów w kioskach, albo tym, że jakość wydania stoi na poziomie nowego DC Comics, ale kosztuje tylko połowę ceny okładkowej. Albo może tym, że 80% tych tomów to będą postacie zupełnie nowe, o których jeszcze nie czytaliśmy. Wybierz cokolwiek. Problem kolejny jest taki, że niewykluczone na przykład były cały czas gadki o Moon Knight. Od razu nie... Znaczy jak chcecie, możecie mnie cytować, bo ja sam nie mam zielonego pojęcia, czy Egmont chce wydać Moon Knighta, czy nie. Ale sam Tomasz Kołodziejczak bodajże, jak byliśmy na MFKiG, mówił, że myśli o tym, że może gdzieś tam to by weszło. Zastanawiam się, na ile wpłynęłyby szanse na wyjście Moon Knighta, gdyby Hachette wcześniej w kolekcji walnęło pierwszy numer. Bo, no... to w tym momencie, to co, wydawać od drugiego numeru,
mniejszy nakład, no ale z drugiej strony można mniejszy nakład, ale ekipa, która robi ten komiks dalej, jakby koszt samego przetłumaczenia i stworzenia komiksu jest taki sam, bez względu na nakład. I no tak ale dalej, wiesz, i tak dalej. Z kolekcjami jest właśnie ten problem, że kolekcja przychodzi i odchodzi. Masz, to jest prenumerata, jest jeden numer i to szybko się wyczerpuje i znika z rynku. Tylko, że więc... trzeba, i tak wydaje mi się, tak, że trzeba odczekać kilka lat, zanim wydasz ten komiks znowu, bo bezpośrednio po tym, nawet jeżeli komiks będzie już niedostępny na rynku, i tak musisz założyć, że kto chciał go w określonym czasie kupić, to już kupił. Okej. Po pierwsze, fakt wydania Wojny Domowej przez Muchę Comics i dwa lata później przez WKKM jakoś nie powstrzymał Egmontu przed wydaniem tego komiksu jeszcze raz dwa lata później, dwa lata po WKKM. Jednak mieli w tym jakiś biznes, jednak na tym prawdopodobnie jakieś pieniądze mieli nadzieję zarobić. Oskarze, wracając do twojej poprzedniej myśli. Egmont czekał dwa lata z wydaniem Hawkeye'a i Miss Marvel. Dwa lata z wydaniem dwóch z najbardziej popularnych, najlepiej sprzedających się, najcieplej przyjętych serii z całego Marvel Now. Egmont stawia swoje kroki bardzo ostrożnie i nie można oczekiwać od innych wydawców, że będą chodzić na paluszkach i nie będą wydawali żadnych komiksów Marvela wydanych po 2012 roku, bo może Egmont w końcu się namyśli i je wyda. Czekaliśmy na Hawkeye'a dwa lata, więc jakie my mamy szanse na Moon Knighta w najbliższym czasie od Egmontu? Może właśnie jeżeli Ashed wyda ten komiks, jeżeli pokaże, że da się na tym zarobić, to może właśnie wtedy, tak jak zresztą sam zasugerowałeś, jakiś inny wydawca weźmie tę serię i będzie ją kontynuował. Mógłbym przypuszczać, że jeżeli jakiś tom kolekcji będzie miał wyjątkowo dużą sprzedaż, a jest to bohater kompletnie nieruszony, nie wiem, Green Lantern czy coś takiego, to może spowodować, jakby tutaj nie byłoby tego konfliktu, żeby na przykład te wydawnictwo potem sięgnęło po tą postać czy coś takiego. I jeszcze ostatnia rzecz to jest właśnie to, mamy w Polsce taki bardzo duży, co mnie bardzo smuci, podejście czytelnika, że co jest najważniejsze w komiksie? No, najważniejsze jest to, żeby była jak najwięcej stron i jak najniższa cena. To jest jakby szczyt jakości komiksu. Cena do ilości stron, reszta jest naprawdę drugowarna. No, jeszcze jakby ładnie na półce stało, to w ogóle będzie super. Oskar, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Zarówno ty, jak i ja patrzymy na koszt komiksu wydawanych w Polsce przez pryzmat osoby, która po pierwsze czyta i kupuje te komiksy już od wielu, wielu lat, a po drugie mamy na karku prawie 30. To oznacza, że po pierwsze, kupując te komiksy od lat, już przywykliśmy do tego, że za komiksy płaci się jak za zboże i wiemy, z czego to wynika. Nie zadajemy głupiego pytania, dlaczego książka może kosztować 30 zł, a komiks kosztuje 100 albo czasami więcej. Po prostu wiemy, z czego to wynika i już więcej nie pytamy. Przywykliśmy do tego. Po drugie, mając na karku prawie 30, jesteśmy aktywni zawodowo już od dobrych kilku lat. I to oznacza, że nie jesteśmy zależni ani od kieszonkowego, ani od stypendium na uczelni, ani też, prawdopodobnie mam nadzieję, od minimalnej krajowej. I w tej sytuacji niestety łatwo zapomnieć, że możliwość wydawania kilkuset złotych miesięcznie na komiksy jest przywilejem, a nie normą. Targetem wielkiej kolekcji komiksów Marvela, wielkiej kolekcji komiksów DC i superbohaterów Marvela są ludzie młodsi od nas. To są ludzie, którzy nie mogą na przykład kupić Dreda za 135 zł, bo to się nie mieści w ich kieszonkowym. To był akurat zły przykład, bo jeżeli dalej dostajesz kieszonkowe, to jesteś za młody na Dreda. Więc jeżeli przychodzi jakiś wydawca i mówi, masz tutaj gruby komiks za 4 dyszki, to należy się z tego wyłącznie cieszyć, bo to oznacza, że młodych ludzi będzie stać na komiksy i do naszego hobby napłynie dużo świeżej krwi, której potrzebujemy. Ja jestem ciekawy, jakby ludzie podeszli do tego, gdyby była nowa, wielka kolekcja książek, a w niej drugi tom drugi i trzeci tom Harry'ego Pottera, ostatni tom Władcy Pierścieni, a także drugi tom, nie wiem, Igrzysk Śmierci. Kupujcie już, bo to jest tak naprawdę to samo. Jeden run cały to zwykle jest odpowiednik sagi książkowej. Nie. Komiksowych runów nie można jeden do jednego przyrównać do książkowych sag. Oczywiście fajnie byłoby przeczytać cały run Straczyńskiego w Spider-Manie i docenić to, jak fajnie wątki zarysowane w Powrocie do domu potem wracają w The Other albo wręcz w Spider-Verse później. Natomiast nie da się tego jeden do jednego porównać. Literackie sagi, choć działają podobnie, nie mogą być czytane na wyrywki albo w innej kolejności, bo nie są ku temu skonstruowane. W pierwszym tomie Harry'ego Pottera mamy zarysowany cały ten świat i mamy też przedstawione relacje Harry'ego Pottera z jego wyrostwem, czyli z Dursleyami. I to są rzeczy, które później w kolejnych tomach się już nie pojawiają i ciężko byłoby się tego domyślić bez tego opisu z pierwszego tomu. Drugi tom Igrzysk Śmierci wynika bezpośrednio z tego, co się wydarzyło na samym końcu tomu pierwszego, więc bez znajomości tego zakończenia nie mam absolutnie żadnych szans, żeby zrozumieć, co się dzieje w tomie drugim i dlaczego się dzieje. A z ostatnim tomem Władcy Pierścieni strzeliłeś niezłą gafę, ponieważ Władca Pierścieni, jak prawdopodobnie wiesz, tylko być może po prostu zapomniałeś,
został podzielony na trylogię tylko i wyłącznie ze względu na swoją objętość. To jest jedna ciągła historia. Jeżeli chcesz koniecznie porównywać komiksy z książkami, to porównaj je z cyklem Świat Dysku Terry'ego Pratchetta albo z przygodami Herkulesa Poirot z książek Agaty Christie. To są książki, które można czytać na wyrywki i można je czytać w dowolnej kolejności, praktycznie tak samo jak komiksy Marvela. I jak da się jego jakiś fragment, to jak został poszlachtowany obecnie Ran Straczyńskiego, gdzie można kupić pierwszy, drugi tom, potem dziura, potem mamy to, co teraz wyszło i końcówka dziura. Ale jaki wydawca teraz sięgnie po cały Ran w tej chwili? Ran Straczyńskiego w Spider-Manie ciągnął się przez ponad 5 lat. Egmont, żeby wydać tę całość, potrzebowałby pewnie 12 tomów albo nawet więcej, bo przecież The Other ciągnął się na przestrzeni 4 różnych serii jednocześnie. Więc w skali tego przedsięwzięcia, fakt, że 4 z tych tomów zostały wydane przez Hachette, w tym jeden z nich ponad 4 lata temu, nie powinien mieć żadnego znaczenia. Tym bardziej, gdyby Egmont wydał te komiksy w wersji budżetowej, tak jak robi to teraz z Marvel Now. Dodatkowo też, pierwsze 70 tomów wielkiej kolekcji komiksów Marvela jest już wyprzedanych i one nie będą dodrukowywane. To są oficjalne słowa wydawnictwa, więc przypomnę Ci Twoje własne słowa. Przez dubel ja mam na myśli coś, co jest jednocześnie na rynku, bo to, że coś było 2 lata temu czy ileś tam na rynku, jasne, ale jeżeli dziś jest niedostępne, to nie mam absolutnie problemu z tym, że na przykład kolekcja to wydaje. No i ostatnia sprawa. Kalkulując opłacalność wydania jakiejś serii komiksowej, musisz brać pod uwagę opłacalność wydania całości, a nie tylko pojedynczych tomów. Nawet gdyby jakiś wydawca nie zarobił pieniędzy na tych 2 pierwszych tomach, albo wręcz wtopił na tym pieniądze i musiał je odzyskiwać dopiero na tomach kolejnych, najważniejsze jest to, czy pod koniec wydania tej serii byłby na plusie i czy były to pieniądze wystarczająco duże, żeby usprawiedliwić poniesione koszty. Przytoczę Ci przykład z własnego doświadczenia. Przez 2 lata pracowałem w dużej firmie, która sprzedawała w abonamencie sklepy internetowe. Pozyskanie dużych klientów wiązało się czasami z tym, że nasz dział handlowy musiał wymienić z takim klientem dziesiątki, czasami nawet setki maili i telefonów. I pozyskanie takiego klienta na koniec kosztowało nas czasami nawet 1000 złotych. Natomiast abonament u nas zaczynał się od 150 zł miesięcznie. Więc nie mogliśmy sobie takiego klienta odpuścić tylko dlatego, że wiedzieliśmy, że on nam się nie zwróci. Ten koszt nam się nie zwróci po 1 miesiącu, albo po 2 miesiącach, albo czasami nawet po 1,5 roku. Kalkulując opłacalność pozyskania takiego klienta, czyli w naszym przypadku czytelnika, bierzemy pod uwagę coś, co się nazywa wartością życiową klienta, czyli Customer Lifetime Value, CLV. W przypadku komiksów, gdyby takich tomów było 12, jeżeli ja kupię wszystkie 12 tomów, mój CLV wynosi 12 razy cena okładkowa. Jeżeli tych tomów kupię tylko 8 z tych 12, mój CLV wynosi 8 razy cena okładkowa. Jeżeli Egmontowi czy jakiemukolwiek innemu wydawnictwu opłaca się wydać całą serię komiksową, zakładając, że mój CLV, czy też średni CLV przeciętnego czytelnika będzie wynosił tylko 2/3, czyli 8 z tych 12 tomów razy cena okładkowa, jeżeli to im się nadal opłaca, to tę serię wydadzą. Zapewniam Cię, że tę serię wydadzą. Całkiem niedawno przecież Egmont zaczął wydawać serię Y Ostatni z mężczyzn, pomimo tego, że pierwsze 3 tomy tej serii można bez problemu kupić w antykwariacie albo na Allegro za 3 zł, bo poprzedni wydawca tej serii splajtował i cały jego nakład zalał rynek, dlatego to jest teraz takie tanie. Ale pomimo tego, że Egmont wiedział, że na samym początku może mieć problemy z zarobieniem na tej serii, albo wręcz wtopi pieniądze na ten samym początku, to przekalkulowali sobie, że wydanie całości im się opłaca i pomimo tego, że te tomy kosztują 3 zł, to i tak w ten biznes weszli, bo ktoś po prostu to mądrze przekalkulował. Pamiętaj też, że my jako czytelnicy komiksów i przede wszystkim kolekcjonerzy komiksów mamy tę irracjonalną potrzebę posiadania jednolitych wydań, nawet jeżeli musielibyśmy do tego biznesu dopłacić. Więc jeżeli znalazły się osoby, które pomimo tego, że posiadają Y z wydawnictwa Manzoku, kupiły tego Y z wydawnictwa Egmont, to znajdą się też osoby, które pomimo tego, że mają 4 tomy Spidermana od wydawnictwa Hachette, kupiłyby też 12 czy 15 czy 20 tomów, nie wiem, strzelam, od wydawnictwa Egmont. Bez problemu. Wydaje mi się, że odniosłem się do wszystkich argumentów Oscara, zarówno jeżeli się z nimi zgadzałem, jak i jeżeli się z nimi nie zgadzałem. Jeżeli Wasze zdanie jest inne, proszę dajcie mi znać w komentarzach. Oskarze, mam nadzieję, że Ty też dasz mi znać, co o tym wszystkim myślisz i mam nadzieję, że nie odbierzesz tego jako ataku personalnego. Mam ogromną nadzieję, że wszyscy wyjdziemy z tego mądrzejsi i że będziemy wkładali więcej refleksji w to, co przekazujemy widzom na YouTubie, bo czasami są tego tysiące albo nawet dziesiątki tysięcy osób. I musisz pamiętać, że z wielką widownią wiąże się znasz resztę. Trzymajcie się.